zainstalowana wystawa plastyczna na Śląsku Cieszyńskim. Było to w roku 1922. I zanim dojdziemy do współczesności, chciałbym trochę poopowiadać w ogóle, jak to się rozwijało, jak to po prostu szło, jak te lata biegły. I na początku chcę powiedzieć, że taką kuźnią, i w ogóle tak jest po dzisiaj, plastyka ziemi cieszyńskiej, szczególnie na lewym brzegu Odry, to jest plastyka dolańska. I tak jest, myślę, po dzień dzisiejszy, że 90% plastyków wywodziło się od suchej po Karwinę i po Orłowo. Agencji w dziale kultury, umysłowości ziemi cieszyńskiej. I proszę Państwa, pierwszy człowiekiem, który tam zaczął studiować, to był Gustaw Fiedla. Orłowiak urodzony w roku 891, który po prostu, a za nim poszli, troszkę wyprzedzę, ale do nich wrócę. Potem w Krakowie byli Świder, w Krakowie był Dominik Figurny. Właśnie tej plastyki cieszyńskiej byli również nauczyciele. I w tym 37 roku właśnie obok tego Pierdze i Fiedli był jeszcze właśnie ten Świder i był jeszcze Władysław Pacz. Świder, wielki, proszę Państwa, rzeźbiarz, ale również malarz, który w Żywocicach, proszę Państwa, swoje dzieło po dzień dzisiejszy pozostawił, ale przyszła wojna. I proszę Państwa, czasy wojenne były takie, że żadna działalność kulturalno-oświatowa polska nie mogła istnieć. Ale w rok, 10 lat po tym Śląskim Związku Literacko-Artystycznym założono Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w 1947 roku. I od razu w październiku tegoż roku postanowiono założyć SLAP, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, które skupiało muzyków, literatów i plastyków. I proszę Państwa, ta rodzina plastyczna rozrastała się niesamowicie. Rozrastała się, żebym nie zapomniał, proszę Państwa, oczywiście nie wymienię wszystkich, ale pozwolę sobie tych, którzy wtedy dołączyli, proszę Państwa, ale zapraszano również polskich plastyków z różnych stron, z Torunia, z Opola, proszę Państwa, i tak dalej, ale również czeskich i z Moraw. Także właściwie to SLA, ten pion plastyczny był takim integrującym elementem, który po prostu pokazywał Zaolziu, że pokazał Zaolziu, proszę Państwa, również innych, co jest ogromnie ważne, żebyśmy się nie zamykali we własnych opłotkach i byli tylko takim gettem, ale żebyśmy mieli oddech. No i to właśnie było to zapraszanie, otwieranie okien na innych i to, proszę Państwa, miało ogromnie ważną rolę. Było również tak, że każdy członek tego pleneru musiał jeden obraz zostawić tu na miejscu i z tego się uzbierała, proszę Państwa, dość pokaźna galeria. Ale ten czas płynął dalej i po tych przemianach w 1989 roku powstał Kongres Polaków w Republice Czeskiej, no i te poszczególne piony zaczęły się usamodzielniać. I powie o tym pani Basia, szefowa tego SAP-u. W 2004 roku to SLA właściwie zanikło przy zarządzie głównym PZKO i usamodzielniło się jako samodzielna organizacja wchodząca w skład Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. I proszę Państwa, powiem tak. Pani Agnieszko, stulecie pierwszej wystawy. I proszę Państwa, w Dom Narodowy, ponieważ uważam, że Dom Narodowy, jak to obserwuje jego działalność, to jest, proszę Państwa, bym powiedział, sztandarowa instytucja współczesna i nie tylko, ale przede wszystkim współczesna na całej ziemi cieszyńskiej. I naprawdę jesteśmy tam z tej strony ogromnie wdzięczni za takie inicjatywy, które pani tutaj rozwija, z panem dyrektorem Adamem Cieślarym również.
I to, proszę Państwa, nas grzeje, to nas mobilizuje i to nam każe po prostu trwać i robić, co tylko w naszych siłach. A Państwu, którzy przyszliście, jestem ogromnie zobowiązany, że poświęciliście czas, żeby być tutaj. Dziękujemy serdecznie. Ja nie umiem tak pięknie opowiadać jak Pan Profesor, ale spróbuję Wam przedstawić plastyków, artystów, którzy dzisiaj wystawiają. Może jeszcze coś. W dniu dzisiejszym to nasze stowarzyszenie liczy 18 członków, mówiłam. Zebrało się ponad 30 prac. Nie mieliśmy żadnego wspólnego tematu. Każdy wystawia pracę z ostatniego okresu według własnego uznania. Myślę, że można znaleźć tu różne techniki od akwareli po malarstwo olejne. Spróbuję może po kolei z malarstwa olejnego. Jako pierwszy prezentuje się Pan Paweł Pałach. Ma tutaj dwa obrazy. Dalej olejami maluje Monika Milewska. Może poproszę tych, którzy tu są, artyści, niech się troszeczkę przedstawią.